ktoś mi coś zarzucił, czego nigdy nie można mi było zarzucić. Co dla ciebie musiało być mocno? Można było zarzucić różnego rodzaju, nie wiem, brak techniki, brak jeden na jeden, czy jakieś inne rzeczy na pewno tego. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Futbolownia. Dzisiaj moim gościem jest Marek Saganowski. Chyba najbardziej kojarzony jest z początkiem swojej kariery z ŁKS-em, no i na dzień dzisiejszy z Legią Warszawa, ale klubów, które zwiedził jest bardzo dużo. Reprezentant Polski również. Witam Cię, Marku, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Zacznę od tego, że Ty wychowałeś się w Łodzi. Ja też pochodzę z Podłodzi i też pamiętam czasy, ja tak naprawdę wychowałem się na piłce, kiedy ty grałeś, rozpoczynałeś swoją karierę jako młody chłopak. Pamiętam, powiedzmy, te czasy piłkarskie i to w Łodzi nie były też łatwe czasy piłkarskie, bo jak przypomnę sobie Łódź, w tamtych czasach to miasto, że tak powiem, trudne do życia. Znaczy miasto może trudne, aczkolwiek biorąc pod uwagę teraz, co się dzieje w Łodzi, no to był taki okres, że w polskiej mapie były dwa zespoły, tak, w Łodzi, które dominowały ligę, a przede wszystkim przez kilkadziesiąt, może nie kilkadziesiąt, przesadziłem, kilkanaście lat zawsze te kluby były w Łodzi, tak więc jeśli chodzi o życie takie normalne, nie sportowe, nie błyskowe, no to nie były łatwe czasy. A właśnie chodzi mi bardziej o Łódź, czy pamiętasz swoje dzieciństwo? Jak to wyglądało w Łodzi? Nie wiem, bójki na boiskach międzyosiedlowe. Wiadomo, wtedy widzę w ŁKS, no ciężko było przejść czasem na drugie osiedle, tak mi się wydaje. No tak, tak. Ja się wychowałem na Śródmieściu i faktycznie było mocno to odgrodzone, różne ulice dopingowały różne zespoły. Ja akurat mieszkałem w takiej strefie bardziej ŁKS-u i gdzieś tam w drugą stronę, gdzie się musiałem ruszyć, to wiedziałem, że się wchodzi na ulicę Widzewa i trzeba było się orientować, trzeba było znać nie wiem, jakieś momenty bramy, gdzie czasami można było pędzić. No faktycznie dzień wyglądał zazwyczaj, oczywiście granie w piłkę i nie siedzenie w domu, ale czasami wysiadywaliśmy przy bramie i szukaliśmy kłopotów. Szukaliście kłopotów? Tak, tak, szukaliśmy kłopotów różnego rodzaju, jakieś tam z bratem? Były z bratem, między innymi z bratem, bo to praktycznie Boguś o rok ode mnie młodsze, mieliśmy na podwórku około 10-11 chłopaków. No, jak to chłopcy, testosteron buzował i trzeba było coś robić. A pamiętasz jakąś bójkę większą? No pamiętam, gdzieś tam kiedyś mieliśmy taką sytuację, że siedzieliśmy tam, nie wiem, w pięciu, w sześciu siedzieliśmy i przechodzili przez naszą ulicę czterech czy tam trzech gości przechodziło z dziewczynami, no i tak zaczynaliśmy coś tam do nich troszeczkę świrować i oni dosyć mocno pewni siebie, pewni swego byli. No i zaczęło się, okazało się, że jeden z nich miał gaz, potraktował nas tym gazem i tak się to skończyło, że do dzisiaj pamiętam, jak to wyglądało. A to, że właśnie wychowałeś się na dzielnicy, która gdzieś tam była związana z ŁKS-em, spowodowało, że trafiłeś do ŁKS-u? Między innymi tak, ale mój dziadek był wielkim fanem ŁKS-u, był porządkowym na ŁKS-ie, czyli był tym panem z taką opaską, którą wdzięcznie nosił. Mój tato, też o świętej pamięci, trenował w ŁKS-ie jako zawodnik. Nie doszedł do jakichś juniorów czy do seniorów, ale miał 2-3 lata takiego treningu porządnego. Czyli to takie rodzinne, można powiedzieć, koneksje spowodowały, że gdzieś tam wylądowałeś w ŁKS-ie. Tak, tak. A grając w ŁKS-ie, jak wiadomo, derby z Widzewem to wielkie wydarzenie w Łodzi. Pamiętasz jakieś takie wspomnienia też z derbów? Jak wy to odczuwaliście jako piłkarze? No jako... Tym bardziej, że byłeś młody, prawda? Zaczynać jako młody, 17 lat chyba debiutowałeś, więc... Tak, no chyba nawet 16. No, 9-4-5. Pamiętam czasy, kiedy podawałem piłki między innymi takim zawodnikom jak
Jacek Ziober, jak Jarosław Bako, Węclewski, to są znane osoby, które grały w ŁKS-ie w tamtych czasach, kiedy ja byłem młodzikiem. No i trzeba było jechać. Jechałem zawsze z Jaracza, z 86 autobusem, no to już było wiadomo, że zbliża się mecz, bo dużo już kibiców z szalikami wjeżdżało i no i tą atmosferę było czuć przed tymi meczami. Bardzo, bardzo miłe wspomnienia, bardzo fajne. Sam czasami siadywałem na galerii, na galerze ŁKS-u. To sam dopingowałem, mieliśmy kilku naszych kolegów, którzy tam jeździli. Tak więc no, czasy wspaniałe. Moje dzieciństwo było naprawdę cudowne i biorąc pod uwagę, jak i gdzie się wychowywałem, to naprawdę zawsze miło wspominam to. Fajnie było wrócić później, bo będąc zawodnikiem ŁKS-u na osiedle? Tak, do pewnego czasu, dopóki nie pomalowali kamienic, nie próbowali ich odnowić, to od dłuższego czasu, kiedy zaczynałem grać już w ŁKS-ie jako pierwszoligowiec wtedy, bo teraz już jest ekstraklasa. Moje nazwisko ktoś wymalował na Sagan bramie, Gold, Sagan Gold, coś takiego było, tak. Było bardzo miło, bardzo miło. Fajne wspomnienia. To przechodząc jakby do Twojej kariery zawodniczej, u Ciebie, powiedzmy, można podzielić ją, sam też wspominasz o tym, na dwa etapy, tak? Do wypadku i od wypadku. Miałeś właśnie, zaczynałeś w ŁKS-ie, później wyjazd do Holandii, no i później ten sezon mistrzowski i zastopowało gdzieś tam Ciebie ten etap właśnie wypadku. Jak Ty to teraz na dzień dzisiejszy odbierasz, jeżeli chodzi o te wspomnienia? No bo już nie chcę pytać, jakby było, gdyby nie to, no bo to jest tak naprawdę pytanie już zbędne, no bo jakby nie patrzeć, często zadawane, a też mimo wszystko fajnie się to potoczyło, no bo Ty jeszcze na sam, można powiedzieć, końcówkę swojej kariery zdobyłeś dużo pucharów i medali. No. Tak, tak. No faktycznie początek był dosyć dynamiczny, dobry, cudowny i na pewno to wszystko szło strasznie szybko, bo od momentu, kiedy zdobyłem Mistrzostwo Polski z młodzikami, wtedy z juniorem młodszym, z ŁKS-em, zaraz zostałem włączony do kadry pierwszoligowej wtedy, czyli do pierwszego zespołu ŁKS-u. No i to się wszystko szybko strasznie rozwijało, tak? Taki żagiel dostałem mocny. Praktycznie po, nie wiem, 3-4 miesiącach przebywania z seniorami już byłem zawodnikiem, który nie że decydował, ale na którym opierał się skład, bo to chyba w pierwszym sezonie, kiedy dano mi już grać, strzeliłem 11 bramek i zaraz wyjechałem za granicę. I ten etap był, można powiedzieć, taki łatwy, szybki, łatwy, bezkompromisowy. Ja pojechałem, pamiętam, z prezesem Ptakiem na testy do HSV Hamburg. Wtedy trenerem HSV był między innymi Felix Magath. Słynny, Felix Magath. A w przodzie grał Sejhamidzic, tak? I ja pamiętam, grałem przeciwko nim, strzeliłem im dwie bramki i to takie było dla mnie po prostu taka norma, no, tak? Że wychodzę, strzelam. Nie czułeś presji, co rozumiem? Nie czułem, nie czułem żadnej presji. Robiłem, kochałem to, do tej pory kocham piłkę i jakoś to robiłem instynktownie, czy też na pewno talentem. No. Aż do tego feralnego momentu, kiedy rozbiłem się na mojej pasji, na moim hobby do tej pory, które trwa, motorze, no i się wtedy zaczęło, tak. Nie wiem, czy ten moment nie ukształtował mnie jako człowieka. I nie patrzysz teraz na to też tak trochę na zasadzie, może to się musiało zdarzyć, może po prostu to dało mi, że jestem takim człowiekiem, a nie innym, tak? Czy ja miałem takie przeświadczenie, nie takiej pewności siebie, bo zawsze ciężko pracowałem i tego mi nigdy nikt nie odmówi i zawsze wydawało mi się, że znam swoje miejsce w szeregu, ale miałem zawsze przeświadczenie, że obejmę się zanim to i tak będę grał w piłkę i tak na tym najwyższym poziomie. Nic cię nie złamie. Nic mnie nie złamie.
Bo zapisałeś się mocno na dzień dzisiejszy, bo tak jak wspomniałem, jesteś kojarzony z LKS-em mocno, bo tam się wychowałeś, ale tak naprawdę mocno zapisałeś się w kartach historii Legii na dzień dzisiejszy, no i też tutaj pracujesz, prawda? Więc nie wiem, no ciężko pewnie tobie tutaj decydować, gdzie bardziej sympatię swoje kierujesz, ale... Nie, zawsze masz... to są dwa kluby, które są na pewno w moim sercu i nikt tego nie zmieni. Ja też tego bym nigdy nie zmienił. Oczywiście w UKS-ie się urodziłem, jest to moja matka, która mi dała bardzo dużo i zawsze będę tam wracał jako kibicy, jako zawodnik, jako wychowanek i od tego się nigdy nie odłączę. Natomiast w Legii Warszawa dostałem takie drugie życie i też jestem temu wdzięczny. Jestem też wdzięczny kibicom w Legii, którzy mnie bardzo dobrze przyjęli w tych pierwszych momentach, kiedy pierwszy raz tutaj byłem w Legii. I pamiętam, że zawsze wszyscy do mnie się z szacunkiem odnosili i ja to do końca jeszcze będę pamiętał. W Legii w tych ostatnich latach przeżyłem bardzo dużo. Sam nie byłem świadomy tego, że aż tak to dobrze będzie, bo po spadku z UKS-em wróciłem tutaj na Łazienkowską, dano mi znowu szansę i uważam, że to był jeden z lepszych momentów w mojej karierze. No wiele osób raczej myślało, Saganowski wróci, raczej odcinać kupony, będzie gdzieś tam wchodził, a tu się okazało, że zacząłeś odgrywać pierwszoplanową rolę. No tak było i to mnie też tak dopingowało strasznie. Bo nawet i w Łodzi też byli ludzie, którzy się śmiali, że jedę do Legii po to, żeby sobie właśnie posiedzieć na ławce. Jeszcze kasę zgarnąć. A tak a propos, to miałem takie same pieniążki jak w UKS-ie, tak i w Legii miałem na początku takie same pieniądze, trzeba było wszystko udowodnić, wyciągnąć to z trawy, ale przyszedłem tutaj taki głodny tego, bo wiedziałem, że stać mnie na wiele więcej. Wtedy trener Jan Urban dał mi szansę, zadzwonił, bo miałem jeszcze inne oferty po odejściu z UKS-u. Powiedział mi, poczekaj, będzie dobrze, przyjdziesz tutaj. Wiadomo, jest rywalizacja, ale ty chyba tego się nie boisz. No i stało się tak, jak się stało. Teraz w tej chwili jestem, mieszkam w Warszawie, jestem asystentem trenera w rezerwach, tak więc wszystko też się dobrze rozwija. Przejdziemy jeszcze do twojej roli trenerskiej, ale też mnie ciekawi, skoro gdzieś tam teraz obrałeś ten kierunek jako trener, a sam miałeś do czynienia z wieloma trenerami w swojej karierze, no bo tych klubów za granicą też nie będziemy przechodzić przez każdy kolejny etap, bo tego było na tyle dużo. Którego trenera tak na tyle dobrze wspominasz, albo z którym ciężko ci się współpracowało? Masz jakieś takie wspomnienia, które na przykład komuś coś zawdzięczasz dużo, a z kimś naprawdę no, miałeś bardzo ciężkie, że do dzisiaj go pamiętasz? Tak, na pewno w życiu miałem takie szczęście, że trafiałem na takich trenerów, czy trenerzy mnie wybierali tacy, którzy no, mocno trzeba było u nich trenować, ciężko trzeba było u nich trenować, żeby zaskarbić sobie ich chwałę, jak gdyby. Między innymi to był w Polsce, to był trener świętej pamięci, legenda UKS-u, pan Leszek Jezierski, wspomniany w Niemczech Felix Magath. Miałem też takiego w Portugalii trenera Pasieko, który się też okazał jednym z takich katów przysłowiowych, można było powiedzieć. I na zakończenie w Legii dostałem trenera Stanisława Czerczesowa, czyli te większość tych lat przepracowałem w takich dosyć wymagających... Czy był Okuka chyba, nie? A, no właśnie, zapomniałem. Też wcale nie lekki trener przecież, który zrobił tam naprawdę... Tak, no i to były takie ciężkie dla mnie fizycznie. A ty lubiłeś takich trenerów? Ja lubiłem dosyć mocno trenować, ciężko trenować. Źle się czułem, kiedy byłem niedotrenowany. Mm. I masz jakiegoś trenera, któremu dużo zawdzięczasz? Jest kilku. No, bardzo dużo zawdzięczam trenerowi Leszkowi Jezierskiemu, który no już nie jest tutaj pośród nas, ale on, pamiętam, że on od samego początku od razu o mnie mówił, że ty będziesz grał na najwyższym poziomie, tylko słuchaj mnie. To będzie piłkarz. I też nie oszczędza mnie, nigdy mnie nie oszczędzała.
jak się dowiedział, że wyjeżdżam do Holandii, był strasznie obrażony i nawet się ze mną nie pożegnał. Tak, charakterny. A masz jakiegoś takiego, który ci zaszedł za skórę? Tak, ja miałem takiego trenera w Furlan się nazywa we Francji, który mnie ściągnął do Trua. I on po 3 miesiącach odrzucił mnie, powiedział mi, że nie jestem w stanie grać w lidze francuskiej, bo za mało walczę. I nie jestem typem takiego zawodnika, jakiego on widział gdzieś tam na Dividicie, widział wcześniej. No i ten dosyć, może nie mocno zatrzymał, ale tak troszeczkę przyhamował moje poczynania za granicą, ponieważ byłem po takim fajnym sezonie w Portugalii. Grałem wszystkie mecze, graliśmy w Pucharach UEFA, grałem w lidze portugalskiej i tam dosyć dobrze mi to szło i okazało się, że we francuskiej ktoś mi coś zarzucił, czego nigdy nie można mi było zarzucić. Co dla ciebie musiało być mocno? Można było zarzucić różnego rodzaju, nie wiem, brak techniki, brak 1-1 czy jakieś inne rzeczy, na pewno nie tego. I wiem, że on był bardzo mocno przeciwko mnie. Nie wiem do tej pory, co się stało i dlaczego tak wyszło. Ale ten trener to jest jeden z tych trenerów, których mi uważam zaszkodził. Wrócę, bo zapomniałem jednego wątku, o który chciałem cię zapytać. Wspomniałeś o Antonim Ptaku, bo to też takie dość ciekawe czasy, ciekawy właściciel. Jak wspominasz w ogóle współpracę z Antonim Ptakiem? Bo to był ciekawa postać na to. Tak, ciekawa postać, taka postać kolorowa. No ja miałem bardzo dobrze za prezesa, prezes mnie bardzo szanował, jeździliśmy po różnych, pamiętam mój okres startowy wyglądał, w sobotę graliśmy mecz, graliśmy na Rakowie Częstochowa, w niedzielę się pakowałem z moją w tej chwili żoną, wtedy dziewczyną, pakowaliśmy się, wylatywaliśmy na 2-3 dni, nie wiem, Austria, Wiedeń, Hamburg, Borussia Dortmund, i lecieliśmy gdzieś, rozmawialiśmy na temat kontraktu, w środę wracałem, w czwartek trening, piątek rozruch, w sobotę grałem mecz i na drugi tydzień tak samo było, tak więc no, były fajne sytuacje. No też muszę przyznać, że no, w pewnym stopniu wiadomo, że widział jakieś aspekty, że może na mnie zarobić, ale też mi pokazał parę fajnych rzeczy, też mnie parę rzeczy nauczył. On miał takie, gdzieś tam krążą historie, w których on też blokował kilku zawodników, jeżeli chodzi o transfery, no bo był jakby właścicielem kart, chyba z Łukaszem Madejem była taka kiedyś sytuacja, pamiętam. Tak, no był właścicielem i po prostu chciał utrzymywać zawsze swój skład, tak, i wiedział, że płaci, a zawsze płacił regularnie, tak więc uważał, że jeżeli ktoś chce odejść, to albo za jakieś dobre pieniądze, takie jakie jego satysfakcjonowały, a jeżeli ktoś ma odejść za pół darmo, no to na to się nie zgadzał. Ale był taki autorytarny na tyle, że gdzieś tam wchodził do szatni, czy mieszał się w sprawy trenerskie? Znaczy, tak do szatni to nie było takiej sytuacji, że wszedł, żeby, nie wiem, zaczął krzyczeć czy mówić, że tego wyrzucił. Po prostu miał do tego ludzi i przekazywał pewne sugestie swoje, czy to różnego rodzaju tam, czy skład, czy kto ma grać, kto ma nie grać. Takie nas pogłoski dochodziły od trenerów. I to byli ludzie, którzy za niego coś tam wykonywali. No, patrzę na porównania gdzieś tam z słynnym Józefem Wojciechowskim, który no, na dzisiejsze czasy, wiesz, wtedy nie było tak w mediach to wszystko rozgłośnione. Ciekawe, jak dzisiaj Antoni Ptak to wyglądał. Myślę, że to no, może nie aż tak, bo jednak pan Antoni no, troszeczkę inaczej. Mówię, to nie wyglądało tak, że wchodził i nagle coś robił, krzyczał na kogoś. Nie był zadymy. Rzucał kogoś. Nie. Robił wszystko to na swoim poziomie kulturalnym. A że był bardzo stanowczy, no to już jest inna sprawa, tak? Jak ktoś po prostu coś złego zrobił i już go nie widział, to po prostu to już nie szło zmienić jego zdań. Odnosząc się teraz do tych twoich klubów, no bo troszkę ich zwiedziłeś właśnie a propos tych kart zawodniczych, tego wszystkiego.
Patrzę teraz też, jak ty postrzegasz rolę menadżera piłkarskiego. Czy piłkarze powinni mieć menadżera, czy piłkarze w dzisiejszych czasach mogą sobie radzić bez menadżera? No i domyślam się, że ty musiałeś też mieć na tyle sprawnego menadżera, który też sporo klubów ci pomógł jakby załatwić, tak? No bo to bez tego prawdopodobnie też nie zwiedziłbyś tylu klubów, prawda? Tak. Myślę, że jak najbardziej trzeba mieć menadżerów, a trzeba mieć menadżerów sprawdzonych. Menadżer musi mieć pomysł na danego zawodnika. To jest identycznie jak menadżer, nie wiem, w sklepie czy gdzieś w jakimś salonie musi mieć pomysł na swój towar, tak? I tak teoretycznie to powinno, mnie się tak wydaje. Jeżeli mamy człowieka, który w ciebie który ci ufa i który wie, że na przykład, słuchaj, wybierzmy na przykład ten klub, bo ten klub jest w stanie dać ci regularne granie, bo w innym na razie jeszcze to nie są te progi, tak? No ale są menadżerowie na pewno, którzy nie do końca patrzą na zawodnika, tylko i wyłącznie ich interesuje zysk. Wrzucenie zawodnika do szatni, podpisanie umowy, dziękuję, do widzenia, jadę do następnego. No. Bo twoja kariera była dość ciekawie właśnie poprowadzona, bo tak jak mówisz, miałeś szansę, żeby się odbudować po kontuzji. Poszedłeś do, wtedy Orlen Płock był, tak? Tak. Odbudowałeś tam gdzieś tam na zapleczu Ekstraklasy, co też dosyć ciekawe, odbudowałeś się od Rawodzi, do Legii, tak, inaczej. Do momentu wypadku byli menadżerowie z Niemiec, którzy... No właśnie, od kiedy miałeś menadżera takiego? To byli menadżerowie. Potem do Płocka już poszedłem, sam Płock, Orlen wtedy do mnie zadzwonił i rozmawiałem sam w swoim imieniu. Z Płocka jak odszedłem do Włodzisławia, teoretycznie też tam pan Edward Sochat zadzwonił, ale tam już miałem takiego menadżera, który coś próbował organizować. No i tak pokierował, że w pewnym momencie przyszła oferta, no, pomógł mi dostać się do Legii. Do Legii, okej. Okay. No i potem już, później te zagraniczne takiego kluby, już poważniejszego menadżera już miałem, przejął mnie Jarek Kołakowski, w pewnym momencie byłem w tej grupie Justy Food z panem Mendeszem, z którym miałem okazję też rozmawiać na temat właśnie wyjazdu do Francji. Poznać Mendesza. Tak. Była taka sytuacja, rozmawialiśmy, bardzo się opierałem na Premier League, powiedział, że na razie ta liga będzie lepsza, no ale to gdzieś tam się później rozwikało. A jaki on jest w stosunkach właśnie takich zawodowych? No, było to wszystko zorganizowane, bo byłem u niego na kolacji wieczorem, rozmawialiśmy na temat przejścia mojego do Porto, no ale gdzieś tam się później to wszystko jakoś się rozwinęło. A czyś było, że ma władzę? Jeżeli chodzi o piłkarzy. Tak, bo to już wtedy przeprowadził Pepe do Sporto, do Realu, miał Ronaldo, miał Mourinho, no już wtedy było widać, że to jest ktoś, kto, można powiedzieć, rządzi tym światem. Rządzi. A uważasz, że dzisiaj młody zawodnik właśnie, w jakim momencie powinien w ogóle mieć menadżera? To mnie ciekawi. To jest ciężkie pytanie dla mnie. Tak, nie wiem, czy jest, ja takiej odpowiedzi... Ciężko mi powiedzieć w tej chwili, czy to 14, czy 15, bardzo dużo... Widzisz jak jest, nie? Że teraz bardzo młodzi już podpisują, nie? Tak, bardzo dużo jest takich sytuacji, że menadżerowie, i to przed tym przestrzegam, że menadżerowie jednak wyłapują, jakby mogli, to 10 z jakiejś drużyny, 10 z następnej. No i to jest takie sitko, tak? Jak z tych 10 wyjdzie mi jeden, to i tak zawsze będzie dobrze. Czyli liczy się ilość, niekoniecznie jakość. No, tak czasami wygląda. No, nikt nie jest w stanie w tej chwili powiedzieć, czy ty będziesz grał na pewno na poziomie ekstraklasy, czy będziesz grał na poziomie Europy. Tak? No wiadomo, że są brylanciki, są diamenciki, po których widać, i wtedy no, ci menadżerowie tam się bujają, ale... Też jest ci mniej doświadczeni menadżerowie, ci, którzy zaczynają dopiero, bo ten rynek został, to, nie wiem, 2-3 lata temu otwarty, czy może dłużej. I każdy praktycznie może być menadżerem. Ja mogę być menadżerem, tu możesz być menadżerem. No,
psują dzieciaków, tak. Znam parę takich sytuacji i teraz, jak już powiedziałem wcześniej, jestem w tej Akademii Legii i wiem, że niektórzy nie do końca, czy inaczej, wykorzystują naiwność młodych ludzi. Obiecuje się pewnie dużo. Tak, tak. A skoro grałeś tyle za granicą, to gdzie najlepiej ci się grało? Który okres najlepiej wspominasz? Tak, za granicą to tak, no, mam takie podzielone te... Francja, Anglia, Portugalia. Tak, na pewno zawsze moim marzeniem było grać na Wyspach, tak? Zagrałem w Southampton, grałem tam 2,5 roku, bardzo dobre czasy, bardzo mile to wspominam. Na pewno Portugalia, pierwszy mój wyjazd po wypadku, gdzie w Legii tutaj zastanawiałem się, czy wyjeżdżać za granicę, ale doszedłem do wniosku z żoną, że to jest ten czas, że warto byłoby spróbować wyjechać. Tam też bardzo dobry sezon. Dania była Liga Mistrzów. Właśnie, tam w Lidze Mistrzów udało ci się. W Lidze Mistrzów zagrałem, też fajny okres. Fajne mecze, tak? Manchester United, Celtic, przeciwko Arturowi Borusowi grałem, Villarreal. Z tą zieloną łodzią zagrałem, tak więc no, są gdzieś jakieś takie momenty, gdzie miło wspominam. No, Francji słabo wspominam, ale tam był jeden taki fajny moment, bo dostałem bardzo fajny prezent od żony na urodziny. Do tej pory to używam, do dzisiaj to używam, tak więc... A co dostałeś wtedy? Dostałem, no, nie będę tego mówił, ale... Aha. Jest to coś, co do tej pory jestem z tym mocno związany. No i Grecja. Grecja to był taki fajny moment na odpoczynek, bo to był mały klub, Atromitos, bez jakiegoś takiego dużego nacisku, ciśnienia na konkretny wynik. No i życie przepiękne. Jeśli chodzi o życie, no to jednak Grecja wszystkie te kraje, w których byłem, przebija. W piłkę grać, jak najbardziej najlepiej dla mnie było w Anglii. Jeśli chodzi o początek na Holandia, Feyenoord, Rotterdam i HSV, no to tam byłem jako jeszcze taki młody ławkowicz, to tak nie do końca, tam byłem w Holandii chyba z 4 mecze udało mi się zaliczyć, w Bundeslidze z 2 plus tam jakiś puchar. No w Feyenoordzie jak wyjechałeś jako młody, to jeszcze z Jurkiem Tutkim i z Iwanem się z Tomkiem załapałeś, nie? Tak, w Feyenoordzie to się załapałem z nimi, bo Jurek przyszedł chyba miesiąc wcześniej. Ja przyszedłem później, Iwan już grał w Rodzie Kerkerade, no ale tam mieliśmy takich zawodników w składzie jak Ronald Koeman, Erik Larsson, taki był Taument, Van Bronckhorst, który teraz jest trenerem, no tak, notabene Feyenoord Rotterdam, Van de Goy, inaczej to się mówiło oczywiście, tak więc no, tam był taki mocna ekipa. Duże nazwiska. A utrzymujesz w ogóle z kimś kontakt, jeżeli chodzi o jakichś zagranicznych zawodników? Masz jakieś tam kumpli, przyjaciół? Nie, zagranicznych zawodników z nikim nie utrzymuję. Szczęście miałem, że teoretycznie w większości klubów grałem z Polakami. A pamiętasz jakąś szatnię, którą dobrze wspominasz? Zakładam, że pewnie legijna szatnia zawsze była mocna. No tak. A taką, która na przykład były największe jaja i zawsze było dobrze. To na pewno tak. Ta szatnia pierwsza, kiedy wchodziłem do seniorów w ŁKS-ie, Artur Kościół mnie przeprowadzał przez tą szatnię między innymi jako starszy zawodnik, on był ode mnie starszy o 2 lata, ale on już mi pokazywał, bo on już dłużej w tej szatni siedział. Ale to były takie czasy, że przyjeżdżałem autobusem na trening, czy na mecz przyjeżdżałem autobusem, strzelałem na przykład 2-3 bramki, wracałem autobusem, później się pytali, czy byłem na meczu, czy wynik znam. Takie miałem sytuacje. No i ta szatnia była hermetyczna, była taka jeden za jednego. Było dużo anegdot, można było powiedzieć o tej szatni. Później szatnia, taka następna dobra szatnia, w której miałem okazję grać, to była szatnia w Odrze Wodzisław. No to specyficzne miejsce, nie? Specyficzne miejsce na Śląsku, bardzo miło wspominam.
Muszę się przyznać, że pamiętam, jak podpisałem umowę na rok czasu z Odrą Wodzisław, powiedziałem do mojej żony, że o, to już chyba koniec, kochanie, trzeba będzie się mocno postarać, żeby z tego wyjść, ale to były jedne z lepszych moich czasów właśnie w Wodzisławie, jeśli chodzi o szatnię. O szatnię mówimy tylko i wyłącznie o szatni. No i co, no i potem wielki świat, ta Warszawa, stolica. Fajnie, poszliśmy z Łukaszem Sormą na mecz do czempiona takiej... Tam w Mariocie, robiłem tam wywiady, więc... I no, dokładnie, i okazało się, że za hamburgera mi się zapłaci 60 zł, to mówimy, o kurde, to na Śląsku płaciliśmy Łukasz wtedy przed zrupu, choć ja przyszedłem z Wodzisławem, to płaciliśmy niecałe 10 zł za hamburgera, tak? No i dalej, no ta szatnia Legina tutaj, to jeszcze z Jackiem Zielińskim, z Markiem Jóźwiakiem, Czarek Kucharski jeszcze wtedy, wtedy był, no to też taka była szatnia jeszcze taka mocna, osoba, mocna osobowościowo, było wszystko poukładane w tej szatni, był kapitan, byli zastępcy, no to, to był taki, taki okres w Polsce, mówię, tych szatni takich, takich jeszcze zasadami. No właśnie, bo to mnie bardzo ciekawi. Ty na dzień dzisiejszy, to na pod koniec to ty byłeś tym, który powiedzmy był tym najstarszym zawodnikiem i to on mógł wprowadzać. Bo na pewno zauważyłeś tą dużą przemianę szatni, nie? Pewnie w ŁKS na początku, no nie wiem, jak starzy cię wprowadzili, ale pewnie jak byłeś dobry piłkarską, no to tam broniłeś się, prawda? No bo taki młody miał zazwyczaj ciężko. Ta hierarchia zawsze była, nie? Tak. Ale ta hierarchia wynikała w tamtych czasach, kiedy ja wchodziłem do ligi, to była taka norma, tak? Hierarchia, przychodzi młody pracownik, przychodzi młody zawodnik, czy ktoś nowy do szkoły, do klasy, to musiał swoje przejść, żeby ktoś go uznał, tak? I to było takie normalne. A teraz trochę jest ciężej. Pierwszy jest duży klosz nad młodzieżą. Ci zawodnicy nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że gdzieś ktoś coś powinien zrobić, sam się do mnie bierze, tylko trzeba ciągle przypominać. Tak więc ta nauka trochę inaczej. W tamtych czasach było powiedziane raz i koniec. Młodzi wiedzieli, gdzie jest ich miejsce, nie? Jeśli jakiemuś starszemu zawodnikowi coś nie pasowało do młodego i go skrzyczał i go nawet mógł może nie pobić, tak? Bo takich sytuacji nigdy nie widziałem, ale porządnie mu przygarać, to trenerzy raczej nie reagowali, a nawet się odwracali i szli w drugą stronę. Teraz to by było nie do pomyślenia. A dostałeś opieprz jakiś od starych? O, pamiętam, tak. Pamiętam taką sytuację na samym początku. Tak góry to mam w głowie, że mieliśmy Strzelecki. Uderzyłem na bramkę i rezerwowy bramkarz Gawroński chyba, proszę, żebym nie zmienił nazwiska. Obronił i piłkę wypluł przede mnie, no i tam ci starzy krzyczeli dobi, no i dobiłem tą piłkę, strzeliłem tą bramkę, ale później od razu jak dobiłem, to uciekałem przez 70 metrów przed tym bramkarzem, bo on tylko krzyczał, przeklinał na mnie, ty gnojku, ty taki, owaki. I musiałem uciekać, a trenerzy dalej, trening trwał, tak więc tak. Nie było takich tych, wiesz, tak kojarzy się szatnie na zasadzie, że starzy na przykład gdzieś tam młodzi się przebierali w drugiej szatni, nie mogli wejść, przykładowo takie. Albo że stary sobie mógł odpalić fajkę pod prysznicem, siadał i gdzieś tam takie sytuacje się wspomina dobrze. A jakiegoś jajcarza takiego największego z szatni? Największe jajek to robił zawsze, chyba że to byłeś ty. Ja powiem tak, zdarzały się. Zawsze tak, zawsze jakiś tam humorek był i ludzie, którzy ze mną byli w szatni, wiedzą, że nigdy nie byłem, raczej nie byłem pomurakiem, ale bardzo rozbawiał mnie zawsze Rafał Siadaczka w Legii, kiedy przyszedł. Aha, Rafał Siadaczka, okej. Okay. Rafał to był taki, może on nie robił czegoś spektakularnego, ale potrafił zawsze coś wyłuskać od Dragomira Okuki, który miał odprawę, czy coś mówił. A zazwyczaj Dragomir Okuka wiedział, to powiedziałem, że chyba wiedział, że ktoś z niego się nabija, a tym kimś był właśnie Siadaczka, którego odpalił totalnie ze składu. I on zawsze stawał tak za nim, plecami za nim, tak żeby go nie widzieć, a Siadak siedział naprzeciwko mnie. Ja byłem też w sumie też takim jakimś w miarę młodym zawodnikiem, tak? Może już nie małolatem, ale takim... Jeszcze aspirującym. Tak.
I on zawsze jak się wychylał i zawsze się coś tam pokazywał. A ten spatrzył się na mnie, a ja po prostu często nie mogłem wytrzymać ze śmiechu, tak? I były takie sytuacje. Na pewno Jędza też takim lejcarzem tutaj w tym, w Legii, kiedy jeszcze pierwszym razem, szczególnie kiedy byłem, to robił. No cały czas chyba, nie? No bo to widać wszędzie i w kadrze, tak. I wszędzie się wkomponowuje, jeżeli chodzi o ten humor piłkarski. A no, można powiedzieć, wspomnę taką sytuację, która gdzieś tam w social mediach się pojawiła z tym tortem, tak? Słynnym. No, tak. No, ale w sumie tak, czy ty nie pojawiasz się w social mediach, w mediach w ogóle jako tak? Znaczy w mediach jesteś, tak? Udzielasz wywiadu, spotkaliśmy się, nie ma z tą problemu jakby takiego, że nie jesteś, nie unikasz jakby tych mediów. Ale że nie angażujesz się jakby bardziej w te social media, uważasz, że może to spowodowało, że stwierdzisz, że nie ma sensu, bo to może nie, ma dobre i złe strony? Nie. Ja nienawidzę takiego... Dla mnie, ja wiem, że teraz wszyscy jesteśmy otwarci, pokazujemy, co my robimy, co pijemy, no właśnie. Ja tego nie lubię. Ja zawsze próbowałem skryć moją prywatność dla siebie. Ja miałem ochotę pojeździć na motocyklu, czy pojechać na ryby, to nie musiałem pokazywać światu całemu, że ja coś takiego robię. Takiej daty chyba jestem i to mi nie przeszkadza, ale do nikogo nie mam żadnych jakichś tam pretensji, że coś takiego robi. Ale mnie to nie odpowiada, wolałbym to zostawiać dla siebie i jeżeli coś robię, to robię dla siebie, a nie po to, żeby to gdzieś wstawić. Wszystkim pokazywać, okay. Pokazywać. Dlatego też social media nie interesują mnie kompletnie. Tort, spontan, wiadomo, sytuacja. Ale to na pewno nie wpłynęło na coś takiego, bo nawet przed tym tortem czegoś takiego nie miałem. Gdzieś ktoś mi tam próbował pomóc, znaczy... Ktoś chciał mi niby pomóc w założeniu Facebooka, w założeniu strony internetowej swojej. Gdzieś tam ona przez pewien moment chodziła, ale no ja nie jestem osobą taką, która chodzi zdjęcia. Moja żona o tym doskonale wie, bo kiedy ona mnie prosi, żebyśmy razem gdzieś tam jakieś zdjęcie sobie zrobili, coś wrzucili, to ja nie potrafię tak pozować, czy nie jest to moja bajka. I poniekąd jestem z tego zadowolony, bo nie muszę siedzieć ciągle na telefonie. Też nie musisz się pewnie z wielu rzeczy tłumaczyć, ponieważ dzisiaj można zauważyć, że to ma swoje plusy i minusy. Gdzieś tam pojawia się sytuacja, że wiesz, no ten hejt gdzieś się pojawia w tym internecie. Kamil Grosicki akurat kilka dni temu, ten wywiad pewnie pojawi się później, to już będzie jakby dawno po fakcie, ale też gdzieś reaguje na jakieś na przykład zaczepki od strony kibiców i faktycznie można strzelić sobie PR-owo stopę, tak? Albo ewentualnie wybrnąć z tego też dobrze. Zresztą sam Zbigniew Boniek, który jest bardzo aktywny w social mediach, nie? Dlatego tak patrzę na to teraz, czy piłkarze powinni, czy nie powinni, nie? Bo ty jakby odcinasz się od tego, więc jesteś wolny od tego, ale z drugiej strony no nie ma ciebie, nie? Bo wiesz, dzisiaj tak. Jak cię nie ma w social mediach, nie masz Facebooka czy coś, to cię nie ma, nie? Tak. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy... Ja byłem przez pewien okres czasu w mediach poprzez to, że grałem, że byłem w reprezentacji, tak. że grałem w Legii. I to na dzień dzisiejszy mi nie wystarczało. Ja jestem taką osobą, że często mi przeszkadzało to, że wchodziłem do restauracji i na przykład nie mogłem normalnie zjeść, bo ktoś ciągle patrzył się, czy co ja jem i tak dalej. Mnie to nie bawiło nigdy i strasznie wszystkich szanuję za to, że coś takiego chcę, znaczy szanuję, że godzę się z tym, że oni coś takiego chcą robić, ale ja nie czuję takiej potrzeby, żeby to pokazywać i dlatego te wszystkie Facebooki, Twittery i inne rzeczy, nie chodzi o hejtowanie dla mnie. Ja nie chcę pokazywać, co ja lubię robić, czy oczywiście są wakacje, gdzieś tam żona wróci, bo to jest też nieuniknione, ale też tego nie można zabraniać, ale nie chcę z tym przesadzać. Mm. I na razie się chyba z tym dobrze czuję. Teraz jakby wracając do twojej obecnej sytuacji, jesteś trenerem. Masz papiery, rozumiem, wszystko zrobiłeś jak należy. Czy to jest jakaś taka ta strona sportowa teraz cię kręci? Czujesz, że to jest fajne jakieś tam przejście od strony piłkarza do trenera? Powiem tak, że jeszcze myślę, że 10 lat temu na pewno sobie nie zdawałem sprawy z tego, 10 lat temu, może z 5 lat temu nawet, że chciałbym być trenerem, że chciałbym w tym kierunku iść. Już na końcówce w Legii zacząłem sobie tak myśleć, ktoś mi powiedział o kursach
UEFA plus B dla byłych zawodników i doszedłem do wniosku, że no, mogę spróbować zobaczyć jak to będzie wyglądało i akurat tak się wszystko ekstra złożyło, że wtedy kiedy skończyłem rok temu w czerwcu skończyłem przygodę, karierę z piłką nożną jako czynny zawodnik i dostałem papiery UEFA A. Skończyłem szkołę, polską szkołę, Polski Związek Trenerów przy PZPN-ie. No, dostałem pracę w Akademii Legii. Jestem w tej chwili asystentem trenera Dębka w rezerwach, tak więc jestem bliżej jedynki, a jeżeli tych Akademii Młodzieży. No i muszę powiedzieć, że mocno się w to wkręciłem. Czyli czujesz to, złapałeś tego bakcyla trenerskiego. Tak, czuję to i chcę być trenerem i będę tym trenerem. A jakim jesteś trenerem? Takim nerwowym, latającym przy ławce, czy spokojnie? No, raczej asystentem, że jestem asystentem. Ale jak ty widzisz siebie jako, wiesz, takiego trenera, który będzie przy szatni gotował się, wiesz, czy raczej na spokojnie, analityka? Imponował, nie, na pewno jednak przy tej linii trzeba być troszeczkę pokrzyczeć, podpowiadać z innego punktu stoimy, patrzymy i zawodnik jednak sam po sobie wiem, bo niedawno grałem jeszcze, wiem, że jak ten dobrze krzyknął, to jeszcze więcej daje powera i to próbuję robić. Na pewno nie chciałbym zbytnio negatywnie patrzeć na to, co się dzieje złego na boisku, bo to wszyscy widzą. Sztuka polega na tym, żeby z tej słabości w graniu wyciągnąć coś dobrego i to zaraz, żeby się rozbudowało. A plany trenerskie, takie powiedzmy twój cel? Moim celem jest trenowanie, bycie, dostanie objęcie trenera w ekstraklasie. Mhm. No i kiedyś chciałbym spróbować się jako trener za granicą. Mhm. Pewnie najlepiej by było, gdybyś mógł poprowadzić UKS albo Legię. No najlepiej byłoby, tak, oczywiście, tak. Fajnie byłoby Legię na szczycie, ale poprowadzić kiedyś UKS, wprowadzić czy grać w ekstraklasie, tak jak za moich to czasów było, bo do tej pory zawsze, kiedy jadę czy jestem, to UKS mi się zawsze będzie kojarzył z galerą pełną kibiców nasze Jupitery. A jakbyś dzisiaj dostał, dzisiaj może nie, no nie wiem na ile już się czujesz pewnie, ofertę właśnie z UKS-u, który na razie w niższej lidze, tak jak Franciszek Smuda wrócił do Widzewa, podjąłbyś się wyzwanie? To jest ciężko powiedzieć, tak, bo tam jest, to jest dosyć, nie wiem czy jestem na tyle doświadczonym trenerem, który mógłby coś takiego wziąć, tak? Miał doświadczenie tak jak Franciszek Smuda, 30-letnie, no to myślę, że to dla niego to jest po prostu norma, tak? Dla mnie w taką głęboką wodę wskakiwać, to trzeba było to mocno przemyśleć, duże wyzwanie. Ale zawsze wszystko jest do zrobienia. Marku, dziękuję Ci za rozmowę i życzę Tobie przede wszystkim, żeby się udało zrealizować te plany. Jak widać, u Ciebie w większości udaje się zrealizować plan, co sobie postawisz. Jesteś twardym zawodnikiem, który na pewno realizuje cele. Dziękuję Wam za oglądanie. Aha, Marku, poprosiłbym, jakbyś znalazł tutaj gdzieś jeszcze miejsce, żeby się wpisać, a ja się po prostu pożegnam. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału, zapraszam, żebyście zaglądali na Facebooka, na Twittera, oczywiście obejrzyjcie też inne wywiady, social media właśnie. No i co? No i do zobaczenia wkrótce przy okazji kolejnych wywiadów. Na razie. Dziękuję Tobie. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.